słyszę. Siema, tu Indyk! A ze mną dzisiaj gra... Piszmak. Co? Przywitaj się! A to ja, Piszmak. I ze mną jest też Indygo i gramy dzisiaj razem. To jedziemy STB jedynkami. Najbardziej czołówka ever. Pewnie, że jeszcze te lagi mikrofon Indyga. Gdzieś ty... Czekaj, usmażę sobie działo. Będą podpalane pociski, czekaj, patrz. Jedziemy. Ja też. Kurde, nie. O, już widzę obiekta. Drugą bitwę, ja gram drugą E50M, a Piżmak gra M68. Widzę obiekta i go bije. No właśnie, nie szkodziły. Ja dzisiaj teraz nie zabrałem batonem. No niestety wcześniej nie. I nie władzę, z 50M taki mety. A ruskie obrażają Obamę. Dobra, strzelam i idę smażyć. A jakiś EU obraża Putina, dobry EU. No i co, szkodzi mi działo. To jest Piżmak Logic. Indyk Logic jest czasem jeszcze gorsze. Kurde, mam uszkodzone działo, muszę je przetopię je na nowo. No. Ja tutaj bardzo nobsko jadę. Ja Ruski się kłócą z Europejczykami. Uuu, wybucham, ginę, obrywam. My do tego nie dołączamy. Też jedziesz do jeziorka, który jest obiektywny, który jest asertywny. Wiesz co, ja się teraz dopiero załapiłam. Gość jest asertywny. Nie, że ja mam na wieży coś w stylu takiego dziwnego znaczka, którego nie lubię. Kuzynka. Zobacz, naprawdę jest dziwny kuzynka. O ile się zorientuję, co mi chodzi. Nie, to złota, dziad niemiecki. Naprawdę? A myślałem, że babciem. Ale to nie chodzi mi o babcię. To ja już arty biją. Łowozie, obrywam. No ten znaczek. Zerwałeś. A obiekt jest nie do przebicia. Kurde, ketchup. Jest taki dziwny. Offentragen. Ketchup! Ketchup, tak zwany. Ale zerwałeś. Kurde, Anmorak tak zwany. Znowu ja pistolet. O, jest pierwszy mój cel. Ja cię ten trak uratuję. Celuję w niego i coś specjalnie go nie widzę. Ale twoje runy widzę chowe. Nie obrwiłem. Na tylnej części ciała są naprawdę. Łabozie, co to ma być? Czemu ja zrywam? O, buuuu! Kurde, ja chcę jedzą. Co z tego, klocki? Jemy Esto. Takie małe gówno. Rzuć szkołę, hodujemy. Artujące, a... Ups, dostałem od Arty. Mikrofon się right, ma, się, dobra, widzimy się zaraz. No, tak samo. Ale cały czas je mikrolady. To jest bardzo miękkie. Koniec tej zabawy. Często bardzo się je przebija. Tępić Arty, ubadaj kamieniem. Zjedz kamienio. Teraz je nawet zniszczyłem, ale ono jest bardzo miękkie. Oczywiście jak się bije na goldach. Coś mnie zlagowało. Bo jesteś słaby. Ale nie mikrofon, tylko woda, ale już nie mam laga. Pani... Daj kamienia! Uba! Kurde, przegramy tę bitwę, bo muszą nam... smażyć normalnie. Ja chcę zagrać na Charkowie, dlatego o, dziad że... O, właśnie, patrzcie na Indyka, patrzcie. Na tak, ustaw się do zdjęcia. Ktoś tu nie trafił. Obiad! O Boże, Maus! I mam laga! Amnezja! Ponieważ... Czemu Ruski grają niemiecki... Indyk. No. Coś mi zaczyna tak częściej lagować, że teraz nawet nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nie trafiłem. Bet Celtona. Dobra, to już trzecia bitwa w tym odcinku. Ostatnia. Teraz gram na tundrze czołgiem obiekt 263. No i to właśnie tak się przedstawia pan Indyk, a ja sobie zagram Artą, bo tak. Bo dawno nie grałem. Więc ja jadę sobie gdzieś w to miejsce, zaznaczę na mapie. Aha, a ja sobie pojadę gdzieś, walnę tutaj tą grubą Artę, co ma takie działo, że normalnie aż podstawkę trzeba, żeby strzelać. Walnę sobie ją gdzieś.
Jeżeli będzie zero obrażeń w tej bitwie, to będzie dobrze. Od razu mówię, my gramy bitwy takie randomowe, czyli żadnych ustawianych wyników. Tak się tylko z mówi. Tu gramy, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Będzie nobsko, dobrze, no to dobrze. Będzie dobrze. A tylko złapałem go na gąskę, ale to takie szybkie celowanie, no to nie dziwne. Nie ma się czym jarać. Zjeżdża jakiś nobek na mnie, a pewnie nie chce to zrobić i to będzie jego błąd. Ale ucieszył się bym jakby. O, Arty znajdzie! O, jedna zniknęła! O, już obrywam, no! Już o, Pismak wybuchł. To była najbardziej lamerska bitwa for i Eva. For Eva. Eva. Ewa. Nie trafiłem, to był bardzo nowski strzał. To komentujemy teraz grę Indyka. Ale mam takiego laga, że mam cały czas naładowane. Indyk stojąc z przód działa, uświadamia sobie w końcu, że zostało mu tylko 1500 życia. Mężnie wyjeżdżając, żeby oddać strzał. Tylko. W ogóle jest słaby, bo nie trafia w nic. Dobra, podchodzi do drugiego strzału. Czy nie trafiłem w 50B, ale nocki nie strzał. Gol! Dałem radę, a miałem takie małe pole. Dobijać! Jak zobaczycie, jak zniszczę te 54 lightweight, to znaczy, że jestem dobijaczem, ale to już nie moja sprawa, jak mnie ludzie będą uważać. No bo Putin był. Jeszcze zauważyłem, ale co mnie to obchodzi? To jest Rusek, no to że tylko on jeden. Rikoszek, nie lubi. Uba. Więc uba, to czemu jest ja tak mam epickie słowo, że normalnie. W 50B i będzie po nim. Najepickniejsze, najbardziej fajne i normalnie jest gąskowany. Uba! Rikoszek. Gol! Przebicie! Silnikowy! Ale zer... Najepickniejszy. Dobra, no to cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Fapkujcie! No i jeszcze żyję. Nie wiem jak. Dalej żyję. No i wybuchłem. No, ja się też żegnam. To ostatnia bitwa w tym odcinku.